I pod górę zadamy od razu moc pełną. Nie pełną. Myślałem, że on będzie zwalniał, a tu się przez chwilę 7-1 pojawiło. Nie, no zwalnia. Nawet w miarę się bujną. Ten pociąg, naprawdę. Trochę lepiej jedzie. Ten automat mu pomógł, nie wiem co on zrobił. Czy jakiś hamulec, nie wiem, odhamował w wagonie, w którym się, w którym ja nie wiedziałem, czy coś. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Kościele. 4 minuty opóźnienia, nie jest źle. Naprawdę. Tylko 4 minutki? Zmniejszyć moc. Widzę, że trochę przesadziłem. Jeszcze może troszkę. Na 40 będzie. A przyhamować. Idealnie na 44, nieźle. No, ostry zakręt, dlatego. Koniec 40 i widzę, że będziemy mieli spadek. Niech tylko wagony wyjadą za zakrętu i dajemy pełną moc. Widzicie, 40 wagony wyjechały pełną moc.
No i będzie do 50. No ja już tu się ładnie rozpędzam, już mam 60, no oni z powrotem 50. No i tutaj na tym tylko pierwszym stopniu hamowania ma sens umocnić. A prędkość do wyhamowania jest? Szesnaście, a jest 19, to 3 minuty opóźnienia na tylko. Tu jest 50, no widziałem 51. Z tego nikt nas nie będzie wyliczał. Dobra. Jest, że semafor podany. Trochę mocy. Ile na semaforze? 40 widzę. A jeszcze musimy dohamować. No hamuj, hamuj trochę, no. A już. No. No dasz radę, kolego. Następny stój. No i 5 km za szybko w rozjazd. No odważnie. Coś jakoś kiepsko to hamuje. Nie, coś nie dochodziło tam, gdzie by miało dojść. Jeszcze trochę trzeba dociągnąć. Delikatnie mocy. Bardzo, bardzo delikatnie. Się nie odmieściliśmy. Czekajcie, bo ja żem się władował wagon. Ten klawisz żem wcisnął. Dobra, tu się zmieścili. Dobra. Pięknie. I zaciągamy pomocniczy. Główny hamujemy, luzujemy, znaczy się. Pociąg wjeżdża, no, punktualnie. 24 powinniśmy wyjechać. Udało się. No, fajny ten granik, piątka. Ciekawe jaką masę ma to. O, 1611. A tylko jedna lokomotywa.
Jeszcze teraz mi nie podadzą przy następnym tym odliczaniu dopiero. Czyli za 30 sekund. A ten ma wyjazd. O, wiatraczek jak ładny. Przejazd się otworzył. Nie wiem, po co otworzyli, jak i tak muszę go zamknąć. Nie, jeszcze nie dostanę wyjazdu, a czemu? Co ja mam w tych paczkach zrobić? Mam tu jakąś informację? Nie. Powinniśmy teraz dostać wyjazd. Może jest jeszcze jedna opcja, że stanę za daleko. Semafora, nie? Się nie zdziwił. Kawałek po prostu za daleko, nie? No widzicie, mówię. To jeszcze się nie odhamowały te wagony. Jedziemy, jedziemy. A nie. Leży mnie to nabujnął. Trochę za słabo. Ojejku. Ja żem zrobił. A w rzeczywistości to by były jaja. Takie istne jaja, nie? No ta nadmiarówka jeszcze nie wyskoczyła. Teraz ładnie ruszyli, no. Jedź. Ładnie, no. Nie rób jej, tylko jedź. Unikatnie napinamy przecież. Delikatnie nadajemy więcej mocy. Co to się wydarzyło, to ja nie wiem.
Nie wiem, jakoś ten pociąg naprawdę lepiej przyspieszy. No i się rozpędził jakoś, no i... A wtedy nie mógł. A mój gościu! I takim sposobem tworzą się wypadki kolejowe. Dobrze, że to tylko tekstura. To tutaj w symulatorze. Widzę, że to całkowa bez wjazdu.
pojemy. Rozumiemy, żeby sobie dojechać ładnie do semafora. Czy ja wiem, co wprowadzę ten? A jeszcze na całkowej wersji drugiej czasem są takie dziwne rzeczy, że nie wiem, trzeba dojechać do tego semafora i się zatrzymać pod nim, żeby oni dopiero przyjęli, że nie wiem, mogą mi podać semafor. Widzicie, nawet jeszcze nie jest przejazd zamknięty. Zaraz dojadę i się tutaj już event od razu pojawi, że jestem, dojechałem, no to teraz podajemy, nie? Zobaczycie. Możemy się już w sumie zatrzymać. No, mówiłem, możemy się już w sumie zatrzymać, to możemy się zatrzymać. No, pociąg. Już? Halo? Stoimy. Jeszcze nie stoję? A teraz stoję i widzicie, od razu jest event. Naprawdę, to jest dziwne. Normalnie tak by się dojeżdżało do tego, nie? Jakby się wiedziało, że jest na czerwono, nie? To tak by się dojeżdżało i by się czekało, się odniesie, żeby nie hamować do końca.